A więc witam wszystkich, z tej strony Matizek i widzimy się ponownie zaraz, jak wam będę pokazywał, jako obiecywałem, że będzie druga część i druga część już zaraz będzie i zaraz wam pokazuję, gdzie każą na rzepę tam, znaczy no nie każdą wam pokażę, bo na przykład takie do Malechówka czy tam do Malechowa to tak samo jest jak było, przykładowo i do Darłowa, ale niektóre wam pokażę, które się zmieniły, więc zaraz się widzimy. A więc ja już widzowie jestem i taki jeszcze tutaj przed chwilą jeszcze jak nagrywałem tego nie było, a teraz dodali jeszcze takie, co Jobs się świeci nad tym. Tak z daleka, żebyście widzieli. A ja sobie zacznę od naczepy o tej, bo to jest ogólnie darowo Pro Speed, ale trochę się to jest w innym miejscu, więc ja wam w sumie to pokażę, więc co? Podpinam sobie naczepę i pokażę w ogóle wam, jak z tym wyjechać. Jeszcze wam tutaj pokażę, jakby ktoś nie wiedział, bo już mówiłem o tym, że trzeba po prostu B nacisnąć, jak wam pokazuję i ten. W ogóle zobaczcie, jak te naczepy teraz naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Naprawdę wam powiem, że bardzo jest fajnie, jestem zadowolony naprawdę, bo mi się to bardzo podoba. Przynajmniej w tej naczepie mi się trafiło, że mi się na przykład to koło podniosło i no, po prostu mi się podniosło tam tutaj nie? No i tak, ogólnie tutaj jedziemy, tu jest ogólnie główny spawn. I tak, macie dwie możliwości. Tam możecie wjechać taką chudą, wąską drogą. Chociaż powiem wam tam, ja tędy wjeżdżam bardziej niż wyjeżdżam, bo tutaj jest tak dość wąsko. Lub możecie sobie wjechać tak, jak ja teraz jadę. Czy oczywiście możecie też tam w lewo pojechać. To już jak tam woli. Jak to tam woli. Ogólnie tu jest taki ładny chodniczek realistyczny też. Takie tutaj te. Żeby jakby uważać coś, na prawe nie wjeżdżać. I tak, to jest, tam możecie odtąd jechać albo tak jak ja. I ogólnie tak. Tutaj mamy, tu jest miejsce po starym spawnie. Jest stary budynek, jest tutaj można tiry w ogóle ważyć w ogóle. I tutaj sobie wyjeżdżamy już, tak można wyjechać, jak start, tylko tu jest taki jakby próg zwalniający, jak widzicie, fajnie. Jak widzicie, teraz znajdę na krawężnik, zobaczcie jak fajnie te pracuje ta naczepa, jakby te zawieszenie teraz jest tak realistyczne. Światła, jak już mówiłem, są, koła się kręcą, no bardzo ładnie to wygląda, wam powiem, naprawdę. I w ogóle w tirach teraz według mnie przynajmniej mocniej świecą światła, no i to chyba tak nawet jest, więc co. Widzimy się już, jak będę tak bliżej Darłowa. A więc dobrze widzowie, już się tutaj zbliżam do Darłowa. Piękny zachód słońca. Zobaczcie w ogóle, dokładnie teraz wygląda z tą naczepką ten tir. W ogóle z każdą teraz jest taka bardziej oznakowana, są naczepy i w ogóle takie różnokolorowe, niektóre i w ogóle. Bardzo fajnie, że to zrobili, według mnie, ten master tego trackera, bo naprawdę to poprawia fajnie w ogóle. Odmieniona jest gra według mnie, naprawdę. No i tak. I teraz ogólnie jeszcze zrobili, że chyba pociągi rzadziej jeżdżą, jeżeli dobrze się to czytałem, a jak się mylę, no to przepraszam, ale chyba tak pamiętam, że tak chyba było. I tak, jestem sobie już przy Port Speedzie. Przy okazji wam pokażę, bo Port Speed jest do rozbiórki. Dlatego teraz musicie sobie tutaj na drodze jakby te nasze wydawać, więc pewnie będą na publicznych sobie będą pewnie teraz korki, bo to jest bardzo prosto możliwe, no bo jak na przykład tu będzie kilka osób, no to wiecie. No to trochę będzie, ja tutaj stanę na chwilkę. Jak widzicie, teren rozbiórki jest ten zabroniony. Tak. No i tutaj macie już, widzicie, jakby taki piasek, macie koparkę. No i to już Port Speed będzie zapięty, bo już ogólnie napisy usunęli w ogóle. No i co? Widzimy się, widzowie, przy kolejnej naczepie. Więc teraz, widzowie, jesteśmy jakby tutaj na tym tartaku, czy na tym tutaj z drzewami ogólnie. I ja sobie wezmę teraz, bo tu jest do Malechówka, tutaj jest pewnie do Wellenberga, jak się nie wiem. No i te beznesu to Darłowo Forest, ponieważ jest to takie miejscówce nowej i no pokażę wam to, no bo tego nie było, więc jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to pokażę. Tak samo tutaj w ogóle już mówiłem na poprzednim odcinku, bardzo fajnie jest to zrobione, takie te deski w ogóle. No, podczepiam sobie, podjeżdżam bliżej. No tak, jeszcze tak można najlepiej i B. No jak widzicie, nam się naczepka trzyma. Z tą naczepą, no tutaj są dość takie potężne te, jak widzicie, te jakby drewna. Tu macie taką jakby spięte, że są. No wam powiem, naprawdę bardzo mi się to podoba. Tutaj sobie wyjeżdżamy. O, bardzo ładnie. Tak samo wyjazd. No i co, no widzimy się już przy lesie przed Domosowicami, no bo tutaj wam wszystko pokazywałem. Widzowie, ja się tutaj zbliżam do tego lasu, który to trzeba dostarczyć. Jak sobie patrzę na tą naczepę i nawet nie wiem, czy to nie jest naczepa jednak, która mi się najbardziej podoba. Naprawdę, zobaczcie, tak fajnie z tyłu to wygląda realistycznie.
Prawda, jak w prawdziwym życiu. No w ogóle bardzo ładne. Wszystkie te naczepy są ładne, ale te dwie, co mówiłem tamto wcześniej i ta, to mi się tak najbardziej podobają. A więc tak, tutaj prześwietlę sobie długimi trochę. Tutaj, zaraz wam pokażę, tutaj już wam się dużo, jak widzicie. Więc tak, tutaj trzeba tutaj wjechać. W ogóle taka ciekawostka, bo chyba tutaj już chyba nie ma fotoradaru, jak się nie mylę. I tak, tutaj macie te właśnie drewna i tak sobie tutaj wjeżdżacie. No i tak, no i tu naczepa trzeba dać tutaj. Także to już wiecie jak. I co, widzowie? No widzimy się przy kolejnej naczepie. Widzowie, ja sobie teraz wziąłem naczepę Malechowo-Karwice, bo w sumie jeszcze jej nie brałem, więc wam też pokażę, gdzie ją dowozić, bo mi się wydaje, to też chyba jest nowa miejscówka, jeżeli się nie mylę. No tak się tutaj się wybiera, tutaj jest taka jakby ta tablica, no to już wiecie, bo już wam pokazywałem w poprzednim odcinku, że to tu się bierze. No więc się widzimy, bo na razie to w sumie jeszcze nie wiem, gdzie to może być, ale to się widzimy, jak będę tu już bliżej tej miejscowości. Widzowie, ja już wam pokazuję, bo już chyba wiem, gdzie to będzie. I to będzie na pewno zresztą tam, bo już mi tam pokazywało. Ale tak jeszcze mówiłem w tamtym odcinku, ale w ogóle teraz są takie fajne lampy w tej naczepie. I w którejś jeszcze nie pamiętam, w którejś są takie fajne takie lampy. Że nawet jeżeli zgasicie światła, to jak widzicie, macie takie tutaj paseczki. No i to jest bardzo fajne. A kolejną nową miejscówkę, jak jesteście sobie teraz w Karwicach, pomiędzy Malechówką a Karwicami, to jest tak nawet dobrze napisane, bo to są za Karwicami a Malechówką. Skręcicie sobie tutaj. Zawsze był taki puściutki punkt, tylko to zawsze tam było na takim trochę odludziu i w ogóle. I no i tutaj w sumie fajnie, bo tu byście paliwo dowozili, a tu macie taki zbiorniczek. Tylko tak myślę, jak ja tu wjadę, żeby się tak zmieścić ogólnie. Tu chyba będzie troszkę trudno, wam powiem. Albo nie, jednak będzie łatwo. Tylko trzeba tutaj trochę dobrze wyrobić. Nawet się udało. Nie było najgorzej. No więc tak, widzowie. No i widzimy się przy kolejnej nowej miejscówce na czepie, żeby wam pokazać, gdzie ją dowieźć. Ogólnie, widzowie, bo już nie chcę wam przedłużać odcinka, jeszcze wam pokażę jedną naczepę, bo jest jeszcze jedna z nową miejscówką. Ale nie, już nie będę brał tutaj następnej naczepy z tym jakby tutaj spali, więc przed tym wam pokazywałem, się dowozi tam do Malechówka Karwice, bo taka sama jest jakby za 4,5 tysiąca z Tarłowa do BP. Po prostu tam do BP dowozicie i tam przylewem jakby rogu BP, no to tam po prostu sobie dajecie, no to już każdy będzie wiedział, bo to, no zresztą to się podświetla, ale nagrywam ten odcinek, bo aby ktoś nie wiedział czy coś, to nagrywam. A teraz pokażę wam naczepę. Więc tej już po prostu tej do BP już do Tarłowa nie będę brał, bo w sumie to by nie miało sensu, abym powiedział gdzie. I teraz wezmę sobie kolejną nową naczepę. Oto teraz MP Sławno. Wezmę sobie, widzowie, naczepę do... Wam pokażę. Która to była? O, do Sęczkowa, o to mi chodziło. Za 2700. Papier. Czy coś? Tak, papier. Bierzecie sobie tą. I naczepa oto wygląda tak normalnie jak każda, tylko no już pokazywałem na pierwszym części tego filmu naczepy, no więc wiecie jak wygląda. Odczepiamy sobie tak samo. Oczywiście każda naczepa ma teraz kręcące się światła. Znaczy co ja gadam? Kręcące się koła i działające światła, no i te zawieszenie takie fajne swoje. No i ta też, no jak każda zresztą. Pokażę wam jeszcze, od razu wam tutaj pokażę tą taką drogę, którą możecie inną wyjeżdżać, że ona jest bardzo trochę trudna do wyjazdu. Ja ją tak bardziej częściej mówię, wjeżdżam sobie, z powrotem jak sobie jadę, to sobie wjeżdżam, bo widzicie, tu mam takie bardzo, no bardzo fajnie to wygląda w sumie. Tylko właśnie troszkę trudno, ale dlatego ja wolę tędy wjeżdżać, bo mam dziurę i w ogóle i znaczy trochę tak trudno. Ale tak to ja sobie tutaj na przykład wjeżdżam po prostu samym tirem i biorę na przykład, to wjeżdżam tamtędy. Ale pokazałem, dzisiaj mam pokazać, więc i tak sobie tutaj wyjeżdżacie. Jak widzicie, naczepa tak wygląda z tyłu. Bardzo fajnie też. Ogólnie. No i co, widzimy się w Sęczkowie. Więc dobrze, widzowie, ja już jestem sobie tutaj w Sęczkowie, więc jak widzicie, tu musi sobie tak dobrze wyrobić tirem. Tu jest według mnie w sumie nawet, według mnie przynajmniej, najciężej. Nie wiem jak tam u was, ale dla mnie to jest najciężej, bo tu zawsze o ten krawężnik zahaczę. Tu trochę tutaj zahaczę o ten, no właśnie,
Tu jest według mnie naprawdę najciężej, no zresztą sami widzicie, no. O, teraz się jeszcze zahaczyłem o to. No i dobrze, gdy już sobie widzicie, no to macie tak. Tutaj sobie parkujecie. O. No tutaj. No i co? Widzowie, z tego odcinka to tyle, no i w sumie z update'u też. Jeżeli o czymś zapomniałem, to przepraszam, ale naprawdę już nawet nie jest ten update wcale taki malutki, bo w trackerze jest bardzo dużo naprawdę zmian. No i co? Z tego odcinka, jak już mówiłem, to na tyle z update'u też. Cieszę się update'em, bo jest naprawdę taki według mnie przynajmniej dość fajny. No i co? Z tego odcinka to tyle, ja się żegnam, Matizek.